tak naprawdę wydaje mi się, że jesteśmy gotowi na to, co nas będzie czekało. Co prawda bardzo chciałbym wiedzieć, co to mogłoby być, ale w sumie weźmy sobie jeszcze może jakieś drewno do budowy, bo kto wie, co tam będzie, czy będziemy musieli się budować, walczyć o życie. No, o życie walczyć to na pewno, tego jestem pewny. Tak naprawdę ostatnio złapaliśmy naprawdę dużo itemów. Jeśli nie widziałeś poprzedniego odcinka, zachęcam, jak i całą serię. Mamy 52 złote jabłuszka, jedno enchantowane, więc chyba jestem gotowy. Czy standardowy skimosek ma Aocie szuka? Okej, tutaj nic nasz sprzedawca nie ma. Ten prawdopodobnie też dziękuję i widzę, że David i Ao sobie poszli stąd. I też nowi widzowie, słuchajcie, weszli do naszej wioski. Właśnie, jeżeli chodzi jeszcze o to, że seria się kończy, to słuchajcie, już planujemy coś naprawdę fajnego nawet. Powiem, że fajniejszego niż 100 dni z zimy, znaczy no 20, a później epoka lodowcowa. Wiecie, o co mi chodzi. Nathan Lewandowski, zagramy razem. Niestety ja nie jestem fanem piłki nożnej, więc no wybacz. Niestety nie mam zielonego pojęcia, gdzie dokładnie będą się znajdowały. No nie, no znów ktoś zepsuł ten kobylstoniarkę, nie wierzę w to naprawdę. I o, David, cześć David, czy widziałeś swoją... O, właśnie. Hej, no hej. Mamy dla ciebie ostatnią misję, która rozwiąże problem ze śniegiem. Ale resztę powie ci David. Ale David Bar, kurde, Alzheimera i wszystko, no dobra. Słuchaj, Hadesiak, niedaleko odkryliśmy obserwatorium, które jest powodem tej śnieżycy. Okej, trzeba tam pójść i jakoś wyłączyć reaktor, który tam się znajduje. Jakieś kordy? No tak, mamy koordynaty. A więc, moi drodzy, udajemy się na ostatnią przygodę. Ej, zostaw łapkę w górę, jak ci się seria podobała! Ogólnie to musimy biec w tamtym kierunku, ale tak sobie pomyślałem teraz, że skoro mamy taką fajną po... O, bo to jest instant damage! A to jest pijany, wiecie, bo ja się patrzę, dobra, spity 5, nie? To ja sobie tak myk, myk, pole... Dobra, nieważne. Nie było tego widzowie, okej? Okay? Ty tego nie widziałeś, ja tego nie widziałem, nikt niczego nie widział. Słuchajcie, to jest coś wielkiego. W sensie wielka góra i czy to są schody? Czy to są schody przygotowane, jakbym miał tam sobie pół... Aha, tak, faktycznie to są schody. Takie, wiecie, takie schodki, jakbym miał bez problemu tutaj wejść po prostu. No bo kto by się... A czy ja nie miałem mieć po... Ej, halo, halo, bo ja jeszcze mam tego, czekajcie. Muszę wrócić po mojego pomocnika. Czajcie to, że chłopak zgubił się przy tej starej... Czajcie to, że chłopak się zgubił przy tej bazie z bronią. Ach, Alex, 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 mam nadzieję, że ty mi się tu przydasz jednak. Ale my musimy się chyba tutaj delikatnie lepiej przygotować, jeśli chodzi o właśnie. Wydaje mi się, że taki setup będzie odpowiedni. Chociaż no kto wie, co tu będzie. Czemu ja się nastawiam w ogóle na walkę, pewnie się spytacie, no bo... No nie oszukujmy się, no nie może być to zbyt łatwe. Nie mogę pójść i wyłączyć sobie po prostu, wiecie, jakbym chciał po prostu reaktora. Ale wy brutalni jest, brutale. Ej, ja mam was na shota. Ja mam was na hitka. O, dobra, ale Alex, Alex, bij się z nimi. Bij się. Tajny Alex, walcz z nimi, pomści mnie. W sumie to wy w ogóle architektami wnętrznie jesteście, patrząc na te drzwi, jak są postawione. Okej, okay, taki pokój, jakby czekali na mnie. No, to jest zastanawiające. Czemu wy się tak wszyscy ustawiliście? W sumie, czy ktoś wam powiedział? O, Jezu, o jeny! Alex, Alex! Polarny tajny agent! Alex, bij ich! Bij ich, ja ci pomogę! Jedny, ej ty, nie spodziewałem się, że tu salwa scen! O, jedny, ty, panie łucznik! Panie łucznik! Do, o, dobra, na szczęście mam dużo jabłek. O,
Ej, no chłop! Dawaj, Alex! Ale on w ogóle ma gorszą zbroję ode mnie, a chłopak jak nawala w ogóle, nie? No, dobrze, że mam takiego przeszkolonego, tajnego, znaczy no tajnego agenta w sumie, no tak można powiedzieć. Staje z was żel... Jezu! No dobra, to ktoś miał fantazję, szczerze mówiąc. No, to jest chyba, to jest naprawdę... O! O, jedy! Mógłbym na koksie tam wlecieć, nie? Ale tak szczerze mówiąc, trochę się boję, że koks jednak będzie mi potrzebny nieco później. Alex mi przez... Zasłaniasz mi lekko i nie mogę ci pomóc. A, widzę, że ty tak masz to gdzieś, nie? Dobra, okej. Okay. Czemu ja tarczy? Aha! Jak ja używam bloku, znaczy jak ja zaatakuję, to nie mogę użyć bloku. Okej, okay. co to jest? To są ryby? Chyba tak, to są jakieś beczułki. Ale chyba jesteśmy coraz bliżej, słuchajcie. Patrząc na to, ile tam... Czy to jest Yeti? O, Yeti. O, Yeti. Halo, panie Yeti. O, tajny ziomek. O, przestań. O, dobra. O. No dlaczego Yeti nie bije tu tajnych agentów? Dobra, biję koksa, nie? Jeśli będzie coś gorszego, to... No to życie. No jedny Yeti, przestań mnie bić. Nie jestem w stanie, nie... O, Yeti. O, kurde, dobra, chwila. Przepraszam pana, pan mi troszkę przeszkadza, dziękuję. Dobra, panie Yeti, proszę umrzeć. Dobrze, że jest Alex. Alex jest dzielny. Alex, jeśli umrzesz, powiem twojej rodzinie i dzieciom, których nie masz, że... A nieważne. Jesteś super, Alex. O, tak jest, reaktor. Okej, okay, dziękuję, że ten... Ale skąd oni mieli Yeti? Ja nie rozumiem i... Headshot! 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 Haha. Dobra. I o, ty kurde, ile was tu jest, no? A, tutaj nic nie ma. Mam nadzieję, tak totalnie szczerze, że dobrze, że mam tą diamentową zbroję, nie? Bo tu, no, bez niej bym się chyba... Jeny! Strzał ryryjski! Ostrzelać ich, panie kapitanie! Ty, kurde, no przestańcie mi bić, no za dużo ich tu jest, no! Dałem radę, jestem dużym chłopcem, jestem super. Samo zniszczenie reaktora. To jest jak w każdym takim filmie, nie? Takim kiczowym, że jest zły i niedobry złoczyńca, nie? I czy to jest jakaś ucieczka? Tak. Wiecie, że... O, nie zniszczy, nie powstrzymasz mnie, tajny agencie 00 dupa, a po czym jest takie... O, a co się stanie, jak nacisnę ten guzik, nie? I czy to jest... Czy to jest tamto, to jest reaktor? To jest... O. Dobra, jak wklepę coś w klawiaturze, nic nie daje, ale... Jestem głupszy, niż mi się wydaje, na pewno. Jestem pewny. Samo zniszczenie reaktora! Czy powinienem sobie tak patrzeć? Sobie się tu, tak? Czy to jest... Czy ja zginę tutaj? Nie wiem, dobra, widzicie co? Dobra. I... O! Ała, dobra. Będę liczył, że... O, no nie, no za ten... Jakieś pułapki? Nie wiem, totalnie. Tam to jest reaktorem? Zniszczyłem reaktor? Tak? Bo ja liczyłem, wiecie, na jakieś... BUM! Ale nie wiem, no w sumie. Bo tak nic nie słyszałem, żadnego wybuchu. Ale tak, słuchajcie, tu był reaktor czy cokolwiek innego. Tylko mało, wiecie, mało widowiskowy wybuch był, bo nie było tego wybuchu, a nawet jeśli był, to przestała. Co to oznacza, że możemy wrócić jako bohaterowie do naszej wioski?
Ale to jest niesamowite, że ta burza była tak mocna, że ja nie widziałem takiej jebitnej góry, która była obok wioski tak naprawdę. A teraz, jak widzicie, nie ma śniegu, nie ma problemu. Ja wszystko widzę, wracamy jako bohaterowie. I tak naprawdę, moi drodzy, to jest na tyle w tej serii Epoka Lodowcowa, dokładniej 20 dni na zimie, tylko na śniegu. Moi drodzy, możecie pisać swoje propozycje na kolejne wspaniałe serie na płaskich światach i tak dalej, i tak dalej. I coś wykombinujemy. Ja wam dziękuję za uwagę, widzimy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się, no i cześć, pa pa, hej.